Szanowni Państwo, ja myślę, że możemy rozpocząć. Dziękuję bardzo za Państwa uczestnictwo, za obecność, pojawienie się na tym webinarze. Dzisiaj w ramach naszej serii Tech Wednesday, którą organizujemy już od kilku lat, porozmawiamy o rozwiązaniach MSP, o rozwiązaniach usługowych, i o tym, w jaki sposób, jakie są korzyści, jakie są możliwości sprzedaży czy też zakupu rozwiązań w postaci usług. Ja nazywam się Krzysztof Haugas, jestem dyrektorem zarządzającym w grupie Bakotech, no i zarazem twórcą firmy Seasoft, która jest dystrybutorem usług zarządzanych czy też zarządzalnych, które oferujemy w Polsce oraz na całym terytorium Europy Środkowo-Wschodniej. Czym są usługi zarządzane? Bardzo często możemy się spotkać z tym terminem, operujemy nazwami anglojęzycznymi, MSP, MSSP i tego typu nazwami. Tak naprawdę usługi zarządzane zostały wprowadzone po to, aby zmienić pewien model biznesowy, aby można było zaoferować na rynek rozwiązania w postaci usług, które mogą być zarządzane zdalnie z dowolnego miejsca przez dowolnego operatora. Daje to bardzo dużą możliwość powiększenia sobie sprzedaży, czy też zwiększenia możliwości sprzedażowych, poszerzenia portfolio, wprowadzenia całkowicie nowej oferty na rynek. Natomiast klientom, którzy poszukują różnego rodzaju rozwiązań bezpieczeństwa, pozwala w sposób bardzo elastyczny wprowadzić różnego rodzaju rozwiązania do swojej firmy, do swojej organizacji. Często rozwiązania, które były do tej pory niedostępne albo skierowane do sektora dużych przedsiębiorstw, tam gdzie bądź cena, bądź to po prostu poziom zaawansowania danego rozwiązania uniemożliwiał wprowadzenie takiego oprogramowania czy też takiego sprzętu do naszej firmy. Dzisiaj nieco więcej o tym, czym są te usługi zarządzane, jak z nich możemy skorzystać, gdzie są plusy, gdzie są minusy. Postaram się w kilku słowach o tym opowiedzieć. Zachęcam do pisania pytań, tak będzie chyba najlepiej. Na naszym czacie tutaj mamy z nami również Renatę Kuc, która jest menedżerem zespołu handlowego Seasoft. Mamy też nasze panie z marketingu, które będą czuwały nad przebiegiem tego webinara. Zapraszam do pytania na czacie. Ja postaram się odpowiedzieć na te pytania, na które będę w stanie. Oczywiście po zakończeniu tego webinara na resztę pytań oczywiście odpowiemy drogą mailową czy też w postaci dodatkowych pokazów już rozwiązań, które Państwa ewentualnie zainteresują. Więc czy usługi bezpieczeństwa w obszarze IT są skierowane dla małych i średnich przedsiębiorstw? Tutaj do tej pory tak naprawdę, tak jak powiedziałem przed chwilą, szereg rozwiązań było dostępnych, nie było dostępnych dla tego sektora usługowego ze względów bądź na stopień zaawansowania, bądź na cenę. W postaci usług bezpieczeństwa coraz częściej możemy zaoferować do sektora SMB szereg rozwiązań bardzo zaawansowanych technicznie, takich, które mogą nam pomóc w zaadresowaniu szeregu problemów, które u nas występują. Jeśli jesteśmy klientem, który jest małym bądź średnim przedsiębiorstwem, bądź organizacją, która klasyfikuje się do tego sektora rynku, mamy tak naprawdę szereg problemów, szczególnie dzisiaj w dobie pandemii, kiedy szereg pracowników czy szereg działów w ogóle w przedsiębiorstwach pracuje zdalnie. Nie pracują z firmy, nie pracują na firmowych urządzeniach. Mamy wiele dodatkowych czynników, które komplikują poziom zaawansowania czy poziom ochrony w naszej firmie.
Pracownicy, którzy pracują zdalnie, używają szeregu urządzeń. To nie są już często urządzenia firmowe, to są bardzo często urządzenia prywatne. Używają szeregu różnego rodzaju, czy to komputerów, czy urządzeń mobilnych, laptopów, smartfonów. No i to powoduje, że dane, które do tej pory były dobrze chronione wewnątrz organizacji, stają się teraz bardzo często przedmiotem narażenia firmy na wiele szkód. No jeśli te dane, które do tej pory były operowane głównie wewnątrz organizacji, nagle są przechowywane, procesowane przez naszych pracowników, którzy pracują w danych lokalizacjach, a często urządzenia, które po prostu nie są tak dobrze zabezpieczone jak te urządzenia. Mamy coraz więcej danych i urządzeń i coraz więcej też systemów, które wykorzystują dane związane z naszym środowiskiem produkcyjnym. Tak jak powiedziałem uprzednio, bardzo często urządzenia, z których korzystają nasi pracownicy, nie są odpowiednio zabezpieczone, nie są też wewnątrz firmy. Nie zawsze używamy VPN-ów ani systemów autentykacji użytkowników, no więc coraz częściej narażamy siebie i naszych klientów, czy też dostawców na utraty danych albo na jakieś komplikacje wynikające z tego modelu pracy. Wyzwania pracy zdalnej dotyczą nas wszystkich. Potrzebujemy coraz lepiej zabezpieczać sprzęt firmowy jako taki, sprzęt też prywatny użytkowany przez naszych pracowników. Potrzebujemy zabezpieczać bardzo skutecznie dane firmowe, które stają się najcenniejszym zasobem większości przedsiębiorstw. Proszę zauważyć, że wiele organizacji również publicznych, czy też systemów takich typu ePUAP czy pacjent.gov.pl wykorzystujących serwisy rządowe, tam dzieje się coraz więcej, otrzymujemy coraz więcej możliwości wykorzystywania tych serwisów do prowadzenia różnego rodzaju aktywności, przesyłania różnego rodzaju danych. To wszystko powoduje, że z tych serwisów korzysta coraz więcej przedsiębiorstw, no i jakby to wszystko powoduje, że nasze dane stają się coraz bardziej ważną, wartościową częścią tego wszystkiego, co robimy. To tylko powinno uzmysłowić nam, jak bardzo ważne są te dane, ponieważ każda firma posiada dane wrażliwe. Nie ma w zasadzie organizacji, która nie posiada danych wrażliwych. Dane naszych dostawców, dane naszych odbiorców, dane projektowe, różnego rodzaju inne dane finansowe, księgowe oczywiście i tak dalej. To są wszystko dane, które posiada każda z naszych organizacji. Nie zawsze i nie wszędzie jesteśmy w stanie zabezpieczać je w taki sposób, w jaki byśmy chcieli, tym bardziej w tym okresie pandemicznym, kiedy rzeczywiście bardzo wielu z naszych pracowników pracuje zdalnie. No i to, co jest jakby priorytetem każdej organizacji, to konieczność utrzymania ciągłości i efektywności pracy. Każda firma, niezależnie od tego, firma, organizacja, niezależnie od tego, czym się zajmuje, została narażona i wystawiona na duże ryzyko zakłóceń w tym, co robi, związanych z koronawirusem. Wiele firm nie było przygotowanych na przejście na model pracy zdalnej. W wielu firmach dopiero tworzone były procedury czy też różnego rodzaju schematy działania oparte na pracy zdalnej. Natomiast niezmiennie priorytetem każdego zarządu, każdej osoby, która dba o to, żeby firma dobrze działała, była konieczność utrzymania ciągłości i efektywności pracy w firmie. I to jest jakby priorytet, którego każda z tych organizacji i każdy z nas zresztą musi się tutaj trzymać. Jakie są kluczowe problemy dla małych i średnich przedsiębiorstw, jeśli chodzi o obszar IT? Z jednej strony nie każda firma IT inwestowała do tej pory w obszar IT. Już nie mówiąc nawet o zakupie sprzętu czy oprogramowania, ale bardzo często występowały braki kadrowe. Po prostu limitowana ilość osób, która zajmowała się administrowaniem czy też zarządzaniem obszarem IT. Bardzo często, szczególnie w tych mniejszych firmach z tego sektora, po prostu nie było, czy też wciąż nie ma żadnego administratora, który dbałby o ochronę naszych danych, czy też o ochronę naszej organizacji. Jest to problem właściwie występujący w całym sektorze SMB. Nawet firmy większe, 50, 100, 200 osobowe, bardzo często
no nie inwestowały w te obszary IT i bardzo często te działy IT, nawet które były w tego rodzaju organizacjach, one były bardzo mocno ograniczane. Drugim aspektem był brak odpowiednich kompetencji i kwalifikacji osób, które pracowały, pracują w tego typu działach, dlatego że w większości małych organizacji administrator IT najczęściej był osobą, która zajmowała się wszystkim od instalacji Windowsa, przez konfigurację skrzynek pocztowych, instalację jakiegoś UTM-a czy firewalla, jeśli w ogóle był taki sprzęt, po administrowanie, zarządzanie, raportowanie i tak dalej. W związku z tym trudno było oczekiwać, że taka osoba, czy takie osoby, które miały bardzo dużo obowiązków, wyspecjalizują się w kluczowych dla wielu organizacji obszarach, które po prostu muszą być odpowiednio adresowane. Kolejnym aspektem oczywiście to był budżet. Jeśli mówimy tutaj o pieniądzach, bardzo często te budżety na IT były i są przycinane. Firmy przede wszystkim inwestowały i starały się utrzymać ciągłość produkcyjną. Jeśli chodzi o IT, no jest to obszar, który wymaga bardzo często dużych inwestycji i dużych kompetencji. No i w czasach kryzysu bardzo wiele firm rezygnowało z tego typu inwestycji na rzecz po prostu utrzymania czy to miejsc pracy, czy to zdolności produkcyjnej w przedsiębiorstwach. Natomiast jakie są takie podstawowe koszty i ryzyka tego, że te firmy nie kupowały, czy też nie inwestowały w tych obszarach IT tak, jakbyśmy chcieli? Przede wszystkim ten standardowy model, w którym zakłada zakup sprzętu i oprogramowania dla celów realizacji naszych celów po stronie IT, zakładał wydanie określonej ilości pieniędzy na taką inwestycję. Każde oprogramowanie musi działać na jakimś sprzęcie, w związku z tym każda firma musiała inwestować, czy musi inwestować w jakąś infrastrukturę teleinformatyczną. Zakup oprogramowania również związany był zawsze z dużym wydatkiem, no i przede wszystkim z koniecznością odnawiania tego zakupu co określony czas. Proszę zauważyć też, że kupując różnego rodzaju sprzęt czy oprogramowanie, bardzo często było tak, że kupowaliśmy jedną wersję i nawet jeśli ona dobrze, jedną wersję takiego na przykład sprzętu i ona działała bardzo dobrze, ale środowisko zewnętrzne tak szybko się zmienia, zmieniają się przepustowości, zmienia się ilość aplikacji, zmienia się, wchodzi 5G teraz oczywiście, internet rzeczy i wiele różnych innych czynników. Stąd tak naprawdę zakup na przykład sprzętu w tradycyjnym modelu wiązał się z koniecznością wymiany tego sprzętu po 2-3 latach, nie ze względu na to, że dotychczasowy sprzęt nie spełniał wymagań, ale dlatego, że środowisko zewnętrzne wymuszało po prostu aktualizację do najnowszych modeli. A to powodowało i powoduje kolejne wydatkowanie kolejnych pieniędzy na kolejne inwestycje. Drugą rzeczą to jest koszt utrzymania oczywiście infrastruktury. Jeśli mamy już zakupiony sprzęt i oprogramowanie, no to musimy utrzymać to wszystko. Bardzo często wiele firm, szczególnie tych, które nie mają rozbudowanych działów księgowości, gdzie mogą to sobie podliczyć, czyli właśnie sektor SMB, nie bierze pod uwagę tego typu rzeczy, że posiadając sprzęt czy oprogramowanie, wydawałoby się tylko sprzęt i oprogramowanie, nagle powstają nam dodatkowe koszty. Te koszty są związane chociażby z energią elektryczną potrzebną na utrzymanie takiej infrastruktury, ale posiadając jakiekolwiek rozwiązanie, musimy zadbać o to, aby była tam redundancja, aby był backup, jeśli jest to serwer poczty, to musimy zadbać o to, żeby była archiwizacja, musimy to gdzieś przechowywać następnie, musimy to zabezpieczyć odpowiednio i tak dalej. Te koszty zaczynają rosnąć i wiele firm, które początkowo zakupiło takie oprogramowanie czy też sprzęt, nagle zaczynało zdawać sobie sprawę, że koszty całej inwestycji stają się po prostu nieopłacalne, bo trzeba tak naprawdę dosypać bardzo wiele pieniędzy do tej inwestycji, żeby ta cała inwestycja stawała się po prostu opłacalna.
Kolejną rzeczą, która bardzo często występuje w tradycyjnym modelu zakupowym, to ryzyko nieefektywnego użytkowania tego, co zakupiliśmy. Bardzo często zdarza się tak, że klienci kupowali rozwiązanie, po czym tak naprawdę po instalacji nikt z tego nie korzystał, dlatego że był na przykład, była jakaś wytyczna z zarządu firmy albo jakaś wytyczna branżowa, czy też środowiskowa, która wymuszała zakup odpowiedniego rozwiązania, natomiast tak naprawdę nie było ono odpowiednio użytkowane. Również z tego względu, że nie było osób, czy osoby, która potrafiłaby w odpowiedni sposób zadbać o to, aby ta inwestycja została odpowiednio sprofilowana i następnie wykorzystywana tak, aby służyła efektywnie klientowi. Z kolei, żeby to miało miejsce, no to musi być personel, który to będzie potrafił robić, czyli musimy założyć dodatkowe koszty szkoleń personelu. Nie zawsze da się wyszkolić personel w ciągu jednej godziny w postaci bezpłatnego szkolenia od dystrybutora czy od partnera. Często w przypadku bardziej zaawansowanych rozwiązań, no to szkolenie musi być bardziej czy trwalsze, dłuższe, musi zawierać jakieś elementy ćwiczeń, no i następnie oczywiście musi być odnawiane w jakiś sposób, czy aktualizowane co pewien okres czasu w miarę jak samo rozwiązanie ewoluuje. Kolejnym aspektem to są koszty pracy oczywiście administratora. Jeśli mamy już rozwiązanie, musi być administrator, ktoś, kto po prostu będzie zajmował się tutaj u nas administracją całego systemu, zarządzaniem tego systemu, raportowaniem, no i oczywiście dbaniem o to, żeby to wszystko działało. No i na końcu, jeśli już dojdzie do jakiegoś, do jakiejś awarii czy do jakiegoś problemu, no to bardzo często jest tak, że w przypadku rozwiązań, które zakupujemy z rynku, to wsparcie najczęściej jest uzyskiwane oczywiście z jednej strony resellera w miarę jego możliwości, z drugiej strony jednak przede wszystkim od producenta bezpośrednio, gdzie zakładamy etykiety i te zgłoszenia są procesowane u producentów, najczęściej w języku angielskim, najczęściej Next Business Day. A przy czym ten Next Business Day oczywiście jest bardzo różnie definiowany u różnych producentów. Czasami z Next Business Day wychodzi tak naprawdę 3 dni do przodu, więc to jest bardzo, bardzo różnie i efektywność tego wsparcia jest bardzo różna, inaczej niż w przypadku usług, gdzie rzeczywiście mamy możliwość reagowania bardzo szybko na różnego rodzaju incydenty, no i wspierania klientów tutaj właściwie od razu w języku polskim wtedy, kiedy jest to potrzebne, czy kiedy coś się dzieje. Dlaczego więc warto wybrać zamiast zakupów współpracę z dostawcą typu MSP? MSP, czyli Managed Service Provider, czyli dostawca usług zarządzalnych. Taka nazwa przyjęła się z języka angielskiego. W Polsce ona częściowo funkcjonuje, wchodzi właściwie na rynek. Myślę, że jest najlepszym określeniem tego typu organizacji, które oferują usługi zarządzane. Dlaczego więc warto? Po pierwsze, dostawcy, którzy oferują tego typu usługi, są firmami wyspecjalizowanymi w usługach, które oferują. Mają specjalistów, mają kadrę, mają wiedzę, umiejętności do tego, aby takie usługi oferować na rynek klienta końcowego. Jest to bardzo ważne pod każdym względem, od sprawnego wdrożenia takiej usługi przez sprawną administrację, sprawne wsparcie. No i jest to warunek konieczny do tego, żeby ta inwestycja nasza miała w ogóle sens. Kolejnym aspektem jest doświadczenie. Bardzo często, czy właściwie wręcz, no to jest rzecz oczywiście powszechna, jeśli jesteśmy dostawcą, dostarczamy tego typu usługi do różnych klientów, mamy doświadczenie przy różnego rodzaju infrastrukturze, potrafimy zadbać o klienta tak, żeby wykorzystać nasze doświadczenie i żeby zaimplementować taką usługę w taki sposób, aby ona była najbardziej efektywnie wykorzystywana w danej organizacji. Kolejną rzecz to jest, bardzo często dostawcy mają szeroki wachlarz usług, czyli to nie jest jedna usługa, ale to są usługi powiązane. Jeśli oferujemy zabezpieczenie endpointów, to oferujemy na przykład zabezpieczenie poczty elektronicznej. Jeśli oferujemy zabezpieczenie poczty elektronicznej, to możemy oferować archiwizację tej poczty. Jeśli archiwizację, to możemy backup oferować i tak dalej. Warto współpracować z dobrymi dostawcami usług, którzy budują sobie portfolio na bazie rozszerzania własnych kompetencji, no i oczywiście oferują tego typu rozwiązania już na rynek, co powoduje, że te usługi, które kupujemy od dostawcy usług, mają bardzo wysoką jakość i są dla nas bardzo i są dla nas po prostu sprofilowane. No i oczywiście to, co powiedziałem 2 minuty temu, poziom oferowanego wsparcia.
bardzo często dostawca usług jest w stanie zaoferować nam szerokie wsparcie w lokalnym języku, w języku polskim, tak żeby zabezpieczyć tutaj klienta przed możliwością wystąpienia przerwy w działaniu usługi. Z drugiej strony bardzo często klient zabezpiecza się poprzez jakieś parametry SLA, gdzie określa na przykład wysokość czy dostępność danej usługi albo inne KPI, które wpływają na to, jak może wyglądać opłata miesięczna z tytułu rozliczenia takiej usługi. Stąd jest to bardzo korzystne dla klienta, szczególnie w obecnym modelu pracy, który występuje powszechnie w Polsce, czyli modelu pracy zdalnej w wielu firmach, gdzie możemy bardzo elastycznie, szybko uzyskać i wsparcie i odpowiednią usługę dostosowaną do naszej organizacji. Te rzeczy, o których mówiłem przed sekundką, czyli dostarczanie usług, współpraca między partnerem a klientem powinna, bo oczywiście jest różnie, ale powinna oczywiście bazować na umowie usługowej, którą partner handlowy podpisuje z klientem, w której określamy sobie szereg różnych komponentów. Po pierwsze określamy, jeśli chodzi o takie ramowe rzeczy, na pewno zakres i ilość usług, które będzie sprzedawana do klienta. Tak jak powiedziałem, bardzo wielu dostawców, partnerów handlowych współpracujących z nami jako z dystrybutorem posiada szereg różnego rodzaju usług. One są bardzo często powiązane w jakiś sposób logiczny, więc możemy sobie określić ilość tych usług, jakość tych usług, zakres. Określenie odpowiedzialności, co i kto odpowiada za co. Bardzo często, tak jak mówiliśmy na początku, klienci końcowi z sektora małych i średnich przedsiębiorstw nie posiadają działu IT albo jeśli posiadają, to posiadają go bardzo ograniczonego. Często jest to jedna osoba, często jest to firma zewnętrzna, która świadczy jakieś usługi określone, nie wiem, na przykład serwisowanie sprzętu. W związku z tym tutaj w umowie usługowej pomiędzy dostawcą usług bezpieczeństwa IT a klientem końcowym możemy sobie też określić, kto za co odpowiada, kto odpowiada za bezpieczeństwo danego sektora sieci, czy też w ogóle całej organizacji, kto bezpośrednio ma dostęp do serwisowania jakiego rodzaju komponentów w sieci klienta, no i na jakim poziomie oczywiście, więc jest to bardzo wygodne z punktu widzenia dwóch stron, możemy sobie jasno zdefiniować te parametry i jasno ustawić zakres odpowiedzialności każdej ze stron, tak żeby nikt nie miał poczucia tutaj występowania jakichś braków. No i w końcu określamy sobie parametry, warunki świadczenia każdej usługi. Tutaj każdy z naszych partnerów handlowych, który świadczy usługi MSP, robi to w sposób różny. My oczywiście jako dystrybutor podpisujemy taką umowę usługową z naszymi partnerami handlowymi, którzy oczywiście mogą sobie wykorzystywać fragmenty takiej umowy, która zawarta między nami na własne potrzeby do tego, żeby sprofilować swoje usługi na rynek klienta końcowego. My jako dystrybutor oczywiście nie świadczymy takich usług bezpośrednio na rynku klienta końcowego, ale też w przypadku, gdyby ktoś miał taką potrzebę, służymy pomocą w przypadku doradztwa w zakresie konstrukcji czy też zbudowania umowy usługowej, która może być wykorzystywana po prostu we współpracy z klienta. Jest to warunek, ja tu zatrzymam się jeszcze na sekundkę, jest to warunek dosyć istotny, ta umowa, bo ona wiąże w sposób bezpośredni klienta z dostawcą, określając wzajemne zobowiązania i dając pewność biznesową obu stronom, bo proszę pamiętać, że pewność biznesowa, jeśli chodzi o usługi, tutaj no, jest duży znak zapytania w Polsce, szczególnie jeśli chodzi o usługi bezpieczeństwa IT, które są same jakby per definition, to jest obszar bardzo wrażliwy, są postrzegane przez wiele organizacji jako no, specyficzny obszar, do którego dostęp bardzo często jest ograniczany firmom zewnętrznym. Stąd ta umowa usługowa, ona może być oczywiście ramowa, może być bardzo szczegółowa, to w zależności już od dostawcy, natomiast istnienie takiej umowy usługowej przełamuje wiele barier i przełamuje tą barierę nieufności. Mamy jasno zdefiniowany dokument, w którym określamy sobie zakres dostępów, odpowiedzialności, warunków usług i tak dalej, co pozwala tak naprawdę prawnie zabezpieczyć obu stronom przed konsekwencjami
no, niewykonywania tego, do czego się zobowiązaliśmy. Jest to bardzo ważny element, także zachęcam wszystkich Państwa, jeśli tutaj są na pewno partnerzy handlowi z nami, do tego, żebyście przygotowali sobie takie ramowe umowy usługowe i dostosowywaliście i żebyście je dostosowywali do konkretnych warunków, które istnieją u każdego klienta końcowego, z którym będziecie współpracowali. Model MSP, kluczowe cechy. Dlaczego ten model przyjął się? Bo możemy tak powiedzieć, jako dystrybutor mamy w tym momencie, z tego co pamiętam, powyżej 80 firm, powyżej 80 dostawców usług bezpieczeństwa już w Polsce, którzy z nami współpracują czynnie. Z bardzo wieloma firmami rozmawiamy o rozpoczęciu tej współpracy, więc jak widać jest spore zainteresowanie i liczymy na to, że ten model biznesowy będzie się dynamicznie rozwijał. Jakie są czynniki tutaj wzrostu, czynniki rozwoju? Po pierwsze, brak kosztów aktywacji zarówno dla partnera, jak i dla klienta. Nikt nie ponosi, ogólna zasada jest taka, że nikt nie ponosi kosztów, dopóki coś nie zostanie wykorzystane. W szeregu rozwiązań, czy właściwie wszystkich rozwiązań, mamy okresy testowe, mamy określoną minimalną ilość zamówień, możemy bezkosztowo uruchomić taką usługę u każdego klienta i dopiero po okresie testów, po okresie akceptacji możemy przejść na okres płatny. Oczywiście te minimalne okresy testowe są różne w różnych usługach, ale to już zależy od jakby indywidualnych negocjacji, także zachęcam do kontaktu. Generalna zasada jest taka, że mamy określoną minimalną wysokość zamówienia usługi, czyli każda z usług może być zamówiona w minimalnej wysokości. Bardzo często jest to już jedna licencja postrzegana jako jeden użytkownik, bądź jako jedno stanowisko pracy, bądź jako jedna skrzynka pocztowa. Wszystko w zależności od danej usługi i jej jakby sprofilowania. Mamy tutaj również minimalny okres rozliczeniowy. Ten standardowy okres rozliczeniowy to jest 1 miesiąc, to jest bardzo wygodne, bo pozwala nam bardzo szybko i jakby bezkosztowo, tak? Bo to oczywiście po tym okresie testowym już są naliczane opłaty. Natomiast przy niewielkiej inwestycji jesteśmy w stanie uruchomić usługę, która może nam w znaczący sposób powiększyć bezpieczeństwo w naszej organizacji. To samo uruchomienie usługi właściwie wiąże się tylko z podpisaniem umowy MSP. Z nami taką umowę podpisuje partner handlowy, czyli dostawca MSP, a klient końcowy podpisuje sobie taką umowę z dostawcą MSP, no i taka umowa jest uruchamiana, tak jak powiedziałem, bezkosztowo, dopóki nie wejdzie to w okres płatności. Oczywiście tutaj zastrzeżenie jest takie, że nasi partnerzy mają pełną dowolność i tworzą sobie własne umowy usługowe w sposób absolutnie dowolny, stąd jakby nie jestem w stanie Państwu, jeśli chodzi o klientów końcowych, podpowiedzieć, jak to dokładnie będzie wyglądało. Każdy z naszych partnerów ma to inaczej skonstruowane, ale ogólna zasada, tak jak powiedziałem, jest taka jak tutaj. Jeśli chodzi o brak kosztów, to oczywiście tutaj nie ponosicie Państwo żadnych kosztów infrastruktury czy też zarządzania. Tutaj wszystko, cała infrastruktura jest po stronie dostawcy, czyli nas jako dystrybutora i dostawcy technologii. Nie ma żadnych kosztów związanych również z zarządzaniem, z wyjątkiem sytuacji, w której ktoś nie chciałby być, miałby taką potrzebę, żeby poprosić o wycenę takiej usługi zarządzania. Mamy również taką usługę zarządzania infrastrukturą MSP w naszym portfolio, także zachęcam ewentualnie do skorzystania, jeśli ktoś chciałby na przykład zobaczyć czy spróbować, jak to będzie działać. Brak dodatkowych opłat. Płatność wyłącznie za zrealizowane usługi. Nie pobieramy żadnych opłat do przodu. Dopiero opłaty naliczane są wstecznie, z dołu po realizacji okresu usługi, co powoduje, że jest to bardzo wygodna i bardzo bezpieczna dla klientów forma
inwestycji. Rozliczenie miesięczne, tutaj jeszcze nie powiedziałem poprzednio, ten minimalny okres rozliczeniowy, jeden miesiąc, oznacza również, że w takim samym cyklu, jak mamy zdefiniowany okres rozliczeniowy w umowie MSP, bo on może mieć również rok, tak? Ale jeśli mamy go zdefiniowany jako jeden miesiąc, w takim samym cyklu możemy zdeaktywować naszą usługę, czyli de facto dla szeregu rozwiązań możemy rozpocząć taką usługę w miesiącu styczniu, wykorzystać ją w lutym, otrzymać fakturę za to, co będzie w lutym, w marcu i zdezaktywować taką usługę. Dla każdej oczywiście z usług z naszego portfolio są inne okresy rozliczeniowe, inne daty wystawiania faktur, bo to nie zawsze jest pierwszy, 30, ale to już są szczegóły i w miarę oczywiście zainteresowania będziemy, czy inaczej, jeśli ktoś będzie zainteresowany, to oczywiście będziemy przekazywać takie informacje już indywidualnie. No i na końcu samodzielne zarządzanie. Bardzo często jest tak, że w konsolach usługowych, tych, które udostępniamy naszym partnerom w celu realizacji usług, to partner decyduje, czy on, czy też nawet klient może samodzielnie aktywować bądź deaktywować usługę. Również to zależy od konkretnej usługi, to nie jest tak, że jest to rzecz uniwersalna, w zależności od tego, jaka to jest usługa, bądź partner, bądź klient, bądź od, jak powiedziałem, zależy to od decyzji partnera tak naprawdę, czyli usługodawcy, kto będzie taką usługę sobie aktywował, deaktywował, co powoduje też, że szczególnie jeśli chodzi o klientów końcowych, daje to dużą dozę bezpieczeństwa, bo zawsze możemy sobie sami deaktywować taką usługę, no i przestać płacić abonament. Inną rzeczą jest jeszcze automatyzacja raportowania i alarmowania o incydentach. Tutaj usługodawca, partner MSP zadba o to, aby takie automatyczne raporty i alarmy powstały. One mogą być wysyłane do klienta, mogą być wysyłane do administratora, który zajmuje się na przykład z firmy outsourcingowej dostarczaniem usług takich IT do danego przedsiębiorstwa. Może też w końcu oczywiście sam dostawca usług MSP świadczyć usługi supportu technicznego przy naszym oczywiście wsparciu jako dystrybutora. Także szereg cech, które bardzo mocno odróżnia od takiego tradycyjnego zakupu, natomiast no, wpływają te wszystkie rzeczy łącznie wyraźnie na to, że jest to bardzo atrakcyjna oferta handlowa. Jeśli chodzi o same rozliczenia, tutaj dałem Państwu też przykład, proszę się nie sugerować cenami ani rzędami wartości, to jest przykład z jednego z naszych starych cenników generalnie, ale chodzi o zasadę. Przede wszystkim jeśli chodzi o same rozliczenia z naszej usługi, to są jakby zasady ogólne, nie przy każdej usłudze one występują, ale w zasadzie w zdecydowanej większości. Płacimy po pierwsze tylko za wykorzystane usługi, czyli za to, co wykorzystaliśmy. To jest bardzo wygodne i dla partnera, i dla klienta, bo mamy tutaj opłatę za to, co zostało rzeczywiście uruchomione w infrastrukturze produkcyjnej, a nie za to, co jakby zostało na przykład pobrane do testów czy przedłużone po okresie testowym. Po drugie, mamy brak opłat za nieużywane licencje. Jeśli nawet mamy wykupiony jakiś pakiet, ale nie wykorzystaliśmy część z tego pakietu, bardzo często za to nie płacimy. Ta zasada nie obowiązuje, tak jak powiedziałem, przy wszystkich usługach. Ona obowiązuje przy części usług. Tutaj zachęcam, jak już ktoś będzie rozmawiał z nami o konkretnej usłudze, to oczywiście przekażemy informację dokładnie, co przy której usłudze działa. Ogólna zasada jest również taka, że im więcej subskrypcji, tym niższa cena, czyli im więcej jest usług uruchomionych, tym ta cena dla klienta końcowego i dla partnera oczywiście spada, to jest powiązane. Także też obowiązuje tutaj taka zasada jak w tradycyjnej sprzedaży, kiedy przy zakupie większej ilości czy licencji, czy też subskrypcji dla większej ilości stanowisk pracy, nasza cena dla klienta końcowego obniża się. No i w końcu to, co już wcześniej mówiliśmy, możemy mieć rozliczenia bądź miesięczne, bądź rozliczenia roczne i to jest bardzo wygodne, bo każdy z Państwa sobie może zdecydować, w jaki sposób chce się rozliczać. My preferujemy jako dystrybutor zawsze rozliczenia miesięczne. One są najprostsze i przede wszystkim umożliwiają tą właśnie elastyczność, rezygnację bądź dołożenie jakiejś usługi w cyklu miesięcznym. Nie trzeba czekać wtedy na zakończenie czy dodanie czegoś w cyklu rocznym. Jeśli chodzi o naszą ofertę usług bezpieczeństwa, ja tutaj bardzo szybko tylko przejdę, to nie jest webinar, na którym będziemy szczegółowo ją omawiać. Ważne, żebyście Państwo wiedzieli, jakiego rodzaju usługi bezpieczeństwa oferujemy my jako dystrybutor.
Więc przede wszystkim usługa zabezpieczenia urządzeń końcowych oparta o rozwiązania F-Secure przede wszystkim, to jest tutaj pełnowymiarowe rozwiązanie PSB do ochrony urządzeń końcowych. No i drugie rozwiązanie, nazwijmy to wagi lekkiej, ale bardzo elastyczne, to jest rozwiązanie WebRoot, które działa inaczej niż większość znanych antywirusów. Zachęcam do testów, zachęcam do sprawdzenia tych usług. Obie działają bardzo sprawnie. Tutaj F-Secure, bardzo rozwiązanie, które dużo inwestujemy. Tutaj jako dystrybutor rozwiązanie, które łączy w sobie szereg różnego rodzaju mechanizmów, czy to machine learningu, czy różnego rodzaju mechanizmów AI, które po stronie serwerowej starają się wykryć w sposób inteligentny wirusy, czy też różnego rodzaju malware, który dostaje się na nasze urządzenia. Także nie są to ani jedno, ani drugie rozwiązanie, nie są to typowe antywirusy, są to takie kombajny, które łączą w sobie szereg różnego rodzaju technologii mających na celu poprawienie bezpieczeństwa naszych urządzeń końcowych. Systemy antyspamowe oparte o rozwiązanie Titan HQ, Spam Titan. Sprzedajemy go również w wersji oczywiście takiej licencyjnej, produkcyjnej, natomiast usługa działa wyśmienicie, mamy szereg klientów od wielu, wielu lat, mamy to rozwiązanie przetestowane, mamy tą usługę przetestowaną. To rozwiązanie działa na naszych serwerach w CISOFT-cie w Polsce, także dane nie wychodzą nigdzie poza granice naszego kraju. Alternatywnie oczywiście na Amazonie, na serwerach producenta, to do decyzji jakby partnera i klienta, natomiast mamy tutaj szereg możliwości, rozwiązanie dobrze usytuowane cenowo, bardzo atrakcyjne, no i dające bardzo duży poziom bezpieczeństwa. Kolejne rozwiązanie to jest rozwiązanie WebTitan, tego samego producenta, to są filtry URL-owe, blokowanie treści niechcianych dla zdalnych pracowników. Możemy w bardzo prosty, przystępny sposób zablokować treść, na przykład, nie wiem, kategorię przemocy, czy nie wiem, polityki, czy czegokolwiek innego dla pracowników, którzy pracują na przykład w systemach rozproszonych, czy też w miejscach, czy w punktach obsługi klienta rozproszonych, czy też zdalnie po prostu w domach. Kolejne rozwiązanie, archiwizacja poczty elektronicznej oparte o dostawcę technologii Mailstore. Świetne rozwiązanie, które pozwala nam w prosty sposób archiwizować całość poczty elektronicznej. Proszę pamiętać, że archiwizacja to jest podstawa generalnie. Ustawodawca wymusza na większości przedsiębiorstw przechowywanie wiadomości e-mail przez okres przynajmniej 5 lat. Niektóre przedsiębiorstwa mają ten okres wydłużony do 25 lat. Ktoś może powiedzieć, no jasne, teraz jest Office 365, płacimy, mamy. Tak, proszę Państwa, ale proszę pamiętać, że Office 365 mamy tak długo, jak płacimy subskrypcję. Jeśli mówimy o rozwiązaniu Mailstore, możemy to sobie zarchiwizować w postaci usługi, możemy to sobie następnie zbackupować i w bardzo przystępnej cenie mamy zabezpieczoną pocztę, nie mówiąc o tym, że możemy bardzo szybko, intuicyjnie przeszukiwać całą pocztę, niezależnie od tego, ile mamy skrzynek pocztowych, ile mamy serwerów poczty, tak, żeby intuicyjnie znaleźć odpowiednie wiadomości, czy też wyszukać odpowiednie informacje. Cała poczta elektroniczna jest indeksowana przez Mailstore. Jeśli chodzi o skanowanie podatności, tutaj mamy rozwiązanie F-Secure, Radar, również w postaci usługi. Bardzo ciekawe rozwiązanie skanerów podatności, czy też właściwie rozwiązań do zarządzania podatnościami. Mamy w Polsce kilka dostępnych, ale są to rozwiązania głównie dla sektora enterprise. Tutaj mamy rozwiązanie bardzo dobrze pozycjonowane cenowo, dostępne już dla najmniejszych klientów w postaci usługi, którą możemy sobie aktywować, deaktywować bardzo elastycznie. Zachęcam do testów i do przeglądnięcia oczywiście tej oferty. Wydaje mi się, że to jest bardzo mocny punkt tutaj tego portfolio. Mamy również rozwiązanie do wykrywania włamań i reakcji na zagrożenia, swego rodzaju rozwiązanie typu Endpoint Detection and Response, również z oferty F-Secure, to rozwiązanie RDR. Bardzo dobre rozwiązanie, bardzo efektywne, w wielu testach bardziej efektywne od liderów tego rynku, takich jak CrowdStrike na przykład. Do tego zbudowane w oparciu o polską technologię, firma F-Secure zainwestowała w przejęcie producenta, czy też firmy technologicznej z Poznania, którą przejęła 3 lata temu, jak dobrze pamiętam, chyba 3 lata temu albo 4 lata temu. Większość developmentu tego rozwiązania była robiona już w Polsce. Mamy całe centrum obsługi klienta i wsparcia w Poznaniu również, także zachęcam, jest pełny support w języku polskim, szybkie wsparcie i co ważne gwarantowany czas reakcji na incydent przez producenta
maksymalnie 30 minut. To jest bardzo, bardzo, bardzo restrykcyjny czas w porównaniu do innych producentów. Proszę pamiętać, że tutaj producent sam jakby stara się, czy inaczej, producent sam dba o to, aby każde takie włamanie czy jakiś incydent miał odpowiedź w postaci reakcji producenta. Zapory sieciowe i systemy UTM głównie oparte o systemy WatchGuard w postaci usługi, czyli mamy firewalla jako usługę, mamy również uwierzytelnianie wieloskładnikowe jako usługę, obie linie pochodzące od producenta, tak jak powiedziałem, WatchGuard, bardzo dobrze kwalifikowane, bardzo proste, z trialami, także zachęcam do przesyłania zapytań. No i serwer poczty, nasze jedno z najnowszych, jeśli nie najnowsze, tutaj chyba najnowsze dziecko w CSOFT-cie, Kerio Connect, serwer poczty elektronicznej, odpowiednik i konkurent Office 365, wprowadzamy to na rynek, no i oczywiście będziemy chcieli, żeby to rozwiązanie bardzo dynamicznie się rozwijało, w formie usługowej bardzo przystępne cenowo, w cyklu płatności miesięcznych zapewniające wszechstronną obsługę pocztową każdej organizacji, nie tylko maile, ale oczywiście kalendarze, różnego rodzaju notatki i tak dalej. Także zachęcam do testów, mamy wersje testowe tej usługi, absolutnie bezkosztowe, można sobie porównać do Office 365, no i oczywiście nie tylko do Office 365, można po prostu wprowadzić to rozwiązanie niezależnie od tego, czy już Państwo macie jakiś serwer poczty. No i ostatnia rzecz to są szkolenia z świadomości cyberbezpieczeństwa, czy też bezpieczeństwa IT. Mamy bardzo ciekawego producenta z Polski, który również dołączył do naszego portfolio w 2020 roku. Zachęcamy, jeśli chcielibyście Państwo poznać, jak działa takie szkolenie w wersji usługowej. Jest to coś absolutnie nowatorskiego, zachęcam. To są bardzo pięknie skonstruowane filmiki uczące tak naprawdę, do tego filmiki, które wymagają reakcji użytkownika, z testami, z pewnego rodzaju quizami po drodze, z testami dla użytkowników. Po prostu bardzo przystępny, budują taką świadomość, pomagają i ta cena naprawdę jest bardzo, bardzo dobra w stosunku do tego, co to rozwiązanie oferuje. Zachęcam do kontaktu. Jeśli chodzi o nasz model współpracy, tak jak powiedziałem poprzednio, my nie pracujemy z klientami końcowymi bezpośrednio, jeśli chodzi o sprzedaż. Oczywiście tutaj robimy wszelkiego rodzaju prezentacje czy pokazy produktowe, bardzo chętnie pokażemy czy opowiemy o naszych rozwiązaniach. Natomiast kierujemy klientów końcowych do naszych partnerów, jeśli chodzi o sprzedaż. Tutaj mamy sieć około 80 partnerów MSP w Polsce w tym momencie, także jest to już całkiem gęsta sieć sprzedaży. Zachęcam klientów do kontaktu, prześlemy listę partnerów, ewentualnie tych, którzy mają specjalizację w danej usłudze, a partnerów handlowych oczywiście zachęcamy do współpracy, bo tutaj jest jakby no, bardzo duże pole do współdziałania. Mamy tych usług coraz więcej, one będą rosły, już mamy kolejne, które będziemy wdrażali w 2021 roku. Mogę już o jednym powiedzieć, bo mamy kontrakt podpisany, będzie to rozwiązanie Datto, tam będzie szereg różnego rodzaju rozwiązań, między innymi platformy RMM czy PSA do automatyzacji obsługi software'u w firmach zdalnie, ale też platforma RMM do zdalnego zarządzania infrastrukturą klienta oparta o technologię Autotask. Autotask został kupiony 3 lata temu przez firmę Datto. My teraz będziemy wyłącznym dystrybutorem tych rozwiązań w Polsce, w Europie Środkowo-Wschodniej. Także to będzie wchodziło w pierwszym kwartale do naszej oferty. Na pewno będziemy robić osobne webinary i o tym Państwa informować. Więc to portfolio rośnie. Zachęcam do współpracy, tutaj do kontaktu z nami, z Renatą. I my chętnie Państwu o tym opowiemy i przekażemy więcej informacji. Reasumując, kończąc nasz webinar powoli, dlaczego usługi MSP? Po pierwsze oszczędność, korzystamy z budżetu operacyjnego, a nie inwestycyjnego, jest to duża zmiana dla wielu przedsiębiorstw, które nie mają tych pieniędzy na inwestycje, całkowicie bezkosztowy start, testy nawet do 30 dni każdej usługi, po czym możemy zdecydować, czy zostajemy, czy też deaktywujemy taką usługę. Elastyczność, inaczej niż w przypadku tradycyjnych rozwiązań, miesięczny okres wypowiedzenia, możemy po każdym miesiącu złożyć wypowiedzenie usługi z okresem wypowiedzenia równym cyklowi płatności, czyli jeśli jest cykl miesięczny, no to z miesięcznym okresem wypowiedzenia.
Skalowalność, możemy aktywować, deaktywować, dodawać usługi w dowolnym momencie. To nie jest tak, że kupujemy raz 20 na przykład subskrypcji i nie możemy więcej. W dowolnym momencie możemy zwiększać, w dowolnym momencie możemy zmniejszać. To jest bardzo elastyczne i dopasowane do rynku pracy. Jeśli pracownicy odchodzą albo zatrudniamy dodatkowe osoby, możemy w dowolnym momencie zwiększać bądź zmniejszać liczbę usług. No i w końcu efektywność. Mamy wyspecjalizowanego partnera MSP, który dostarcza nasze rozwiązanie, naszą usługę, który ma odpowiednią kadrę, który wie, jak postępować z tym rozwiązaniem, który dba o to, aby dostępność usługi była na poziomie bliskim 100%. Jest to bardzo ważne. No i w końcu wsparcie, które świadczy partnera, który świadczy lokalne wsparcie na warunkach, jakie określimy sobie w umowie usługowej. Jak to działa, proszę Państwa? Jak zacząć w ogóle? Kontakt. Kontaktujecie się Państwo z nami bądź z partnerem MSP, jeśli takiego znacie. Jeśli nie znacie, zapraszam do kontaktu z nami, my przekażemy zwrotnie informacje o naszych partnerach MSP, z którymi możecie się kontaktować w tej sprawie naszych usług. Jeśli chodzi o partnerów, zapraszamy do kontaktu na kontakt@csoft.pl, najprościej, bądź przez naszą stronę internetową www.csoft.pl, przez formularz. Do tego my zawsze podpisujemy oczywiście umowę, która jest umową ramową, nie pociąga ze sobą żadnych kosztów, to jest ważne. I tak samo umowa między partnerem a klientem nie powinna pociągać żadnych kosztów. Proszę Państwa, umowa, którą my podpisujemy jako dystrybutor, to jest umowa, która określa sobie warunki brzegowe, określa sobie wzajemne ceny usług, wzajemne zobowiązania, natomiast ona nie pociąga żadnych kosztów do momentu uruchomienia usługi. Dopiero w momencie, kiedy partner handlowy uruchamia taką usługę u klienta, wtedy dopiero uruchamiane są zapisy umowy i one oczywiście działają tylko w tym zakresie, w którym partner uruchomił taką usługę u klienta. Jest to bardzo wygodne, bardzo bezpieczne, bardzo elastyczne dla każdej ze stron. Następnie zamówienie wstępne, żeby w ogóle właśnie ta umowa została uruchomiona, partner musi złożyć u nas tak zwane zamówienie wstępne, inicjujące. To może być najprostsze zamówienie na jedną licencję, na jedną subskrypcję jakiejkolwiek usługi i ta umowa wtedy działa w zakresie tej jednej usługi. On może potem sobie tą usługę, tą liczbę tych subskrypcji zwiększać, zmniejszać dowolnie oczywiście w dowolnym momencie. My po każdym miesiącu realizacji usługi wystawiamy fakturę miesięczną. Ta faktura wędruje automatycznie do partnera, który przesyła oczywiście swoją fakturę do klienta. My zawsze, jeśli są jakieś rozbieżności, gdyby się zdarzyły, partner kontaktuje się z nami, a klient z partnerem oczywiście. Nie zdarzyło się tak przez 5 lat chyba naszej działalności, albo 6 chciałem powiedzieć, bo się 6 rok zaczyna, żebyśmy nie uwzględnili tutaj tego, co nasi partnerzy mówią. Z reguły to są bardzo drobne rzeczy, my to absolutnie sprawdzamy, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju tutaj nieścisłości, wyjaśniamy i oczywiście uwzględniamy, jeśli tylko jest to rzecz, która po prostu jest prawdziwa. Mieliśmy bardzo, bardzo mało tego typu reklamacji. To nie wiem, to są liczby rzędu jedna reklamacja na rok, stąd jak gdyby też widzimy, że to działa naprawdę dobrze i właściwie tego rodzaju reklamacje się tutaj u nas nie zdarzają. No i to, co już mówiliśmy, elastyczna aktywacja, dezaktywacja usługi. Jeśli chodzi o sam formę kontaktu, to tak jak mówiłem, partnerów zapraszam na kontakt csoft.pl lub z naszym opiekunem handlowym. Mamy też Tomka Kasińskiego, widziałem na tej prezentacji, jeśli mamy też Renatę, więc jakby tutaj są osoby, które chętnie Państwu pomogą. Podpisujemy taką umowę MSP i rozpoczynamy jakby tutaj wdrożenie, chętnie oczywiście pomożemy w różnego rodzaju prezentacjach, demonstracjach, testach, takich rozwiązaniach, żebyście się nauczyli i pokażemy Wam, jak to działa. Jeśli chodzi o klientów, również zapraszamy oczywiście do kontaktu, możemy pokazać rozwiązania, natomiast jeśli pójdziemy dalej, jeśli będziecie chcieli Państwo zakupić taką usługę, no to przekażemy tutaj kontakt już do wybranego partnera MSP. Z cyklu Tech Wednesday mamy również szereg innych webinarów, które nagraliśmy do tej pory. Były to webinary związane z endpointami, z całym modelem MSP, z ochroną DNS-ową, a więc zachęcamy również do odwiedzenia naszego kanału na YouTube, gdzie mamy takie filmy. Wystarczy wpisać Tech Wednesday z haszem i na pewno Państwo to znajdziecie, tam jest więcej tego typu webinarów, więc możecie sobie również to pooglądać. Proszę Państwa, z mojej strony serdecznie dziękuję za webinar. Mam nadzieję, że było interesująco. Nie wiem, kto jeszcze był na tym webinarze dzisiaj. Nie wiem, ile osób z tych, które są, znają nasze portfolio, a ile jest osób całkowicie nowych, ale to się na pewno dowiemy. Ja w tym momencie zatrzymam jeszcze udostępnianie i zapytam się Państwa,
Czy ktoś chciałby zadać jakieś pytanie, albo czy macie Państwo jakieś ewentualnie tutaj dodatkowe pytania, albo dodatkowe kwestie? Nie ma. Proszę Państwa, ja serdecznie dziękuję za nasze spotkanie. Bardzo mi było miło poprowadzić ten Tech Wednesday pierwszy w roku 2021. Mam nadzieję, że ten rok będzie dla nas wszystkich lepszy niż rok poprzedni. Mamy nadzieję, że koronawirus ustąpi wkrótce. Będziemy mogli się z Państwem spotkać nie tylko online, ale na różnego rodzaju wydarzeniach, które będziemy organizować w całej Polsce. Z mojej strony serdecznie dziękuję. Życzę Państwu dobrego dnia, dobrego roku i do usłyszenia na naszych kolejnych wydarzeniach, nie tylko z cyklu Tech Wednesday. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam.